Dzień dobry. Dzisiaj w końcu wyciągnąłem kosz i spróbuję porządnie połowić na metodę. Nie wiem, ile czasu nie siedziałem już na koszu, ale czas to w końcu naprawić. 7.09. Plan banalnie prosty. Z racji, że siedzę na wprost dwóch wysepek, to nic wyjątkowo mądrzejszego niż łowienie przy nich nie wymyślę. Ale za to mam jakiś plan na drugą wędkę. Zobaczymy, czy skuteczny. Zaczynam od czosnku, przynajmniej pod wyspę, bo działa. Jest tam bardzo, bardzo płytko. W związku z tym mam nadzieję, że trafimy jakieś ciekawe ryby. I zacznę od metod miksu. Na tej wodzie nie ma dużo drobnicy, więc powinno to działać. Pomiędzy wyspami jest bardzo płytko. Zobaczymy z lewej strony. Trochę za daleko mi się rzuciło. Ale też jest tak samo płytko. Nie mam za dużej konkurencji. Jeden pan siedzi tam w rogu. I to by chyba było na tyle póki co. Na drugą wędkę spróbujemy czegoś troszeczkę ciekawszego. Z prawej strony powalone drzewo przy brzegu. No chyba będziemy próbowali gdzieś tam. To może być zabawne. Bardzo duża zmiana pogody. Z upałów po 30 stopni. Dzisiaj ma być 19. W końcu jakaś normalna temperatura. I tu na Haribo tylko nie ma słońca, więc weźmiemy różowe i od razu duże. Duża kulka z uwagi na to, że przy linii brzegowej tej drobnicy już trochę może być. Na pewno jest tutaj trochę płotek. Nie za dużych, ale jest. O, za wcześnie wyhamowałem. Jest tam chociaż trochę głębiej. I to jest plan A. Znaczy prawą wędką powinienem jednak dorzucić trochę bliżej brzegu. To się tam poprawi w ciągu dnia. Lewa. Jeżeli tu się nic nie wydarzy, to bardzo szybko przeskoczę gdzieś albo pod małą wysepkę, albo pomiędzy nie. Coś takiego. A póki co, jak zawsze, 10 minut zaczekamy, co się wydarzy. Ale delikatnie coś próbuję, ale... O, to nie była duża ryba. I wymiękła. Obstawiam płotkę. A ja jak zawsze o czymś zapomniałem. Oby się przydało. O, tak myślę, że szarpała płoteczka bardzo delikatnie. O. Ha, podbierak na czas. Ładna ryba. A dzień dobry. Zwalone drzewo to zawsze zwalone drzewo. Chociaż trochę się poddała. Ojoj, brzydko jedzie w tamtą stronę. Spróbujemy ją podciągnąć dosyć szybko. Oż ty. Spadła. Ajajaj. Nieładnie. A ta ryba nic nie robiła, po prostu stała zamurowana. No nie. Nieładnie się zaczęło. Od razu zmieniłem przypon, bo ciekawa sprawa, był cały pogięty. Więc możliwe, że to nie ja miałem pranie, tylko podczepiłem jakąś rybę z płynącym zestawem. Bo nie zdarzyło mi się chyba, żeby na rybie tak się powyginał. Pięknie. A ja muszę trochę przywyknąć do łowienia z kosza. Dawno tego nie robiłem. Ale przynajmniej to branie było takie... A może też było dziwnie płynne. Aż nie zwróciłem uwagi, bo emocje wzięły górę. A tu jedziemy między wyspy, bo szarpnęła drobnica. Nie podoba mi się. Nie ma metra wody. I to chyba dużo brakuje do metra. W mojej okolicy woda wszędzie bardzo opadła z uwagi na dosyć długi brak deszczu. Nawet tutaj pod nogami widać, że ta woda była znacznie, znacznie wyżej. Ale na taką płciznę, może liny, a powinny tutaj być, a przynajmniej kiedyś były. A może coś innego nas zaskoczy. Znowu tak delikatnie. I znowu po wszystkim. Pomiędzy wyspami też nie będzie łatwo. Ale to było szarpanie dosłownie jak płoteczki. I to nie za dłużej. Trochę dalej powinno być głębiej. Tylko jak ryba tam trzaśnie, o jest głębiej. Troszeczkę, ale jest. I nam pojedzie gdzieś mocno w lewo albo w prawo, to będzie niespodzianka, jak ją wyciągnąć za wyspy. Ale na początku niech zrobi branie. I wtedy będziemy się martwić, jak to zrobić. Szybka zmiana planów. Tą prawą wędkę przeniesiemy obok prawej wyspy. Ok.
Okej. Okay. To był dobry rzut. A lewą wędkę? Na razie nie wiem jeszcze, co z nią zrobimy, natomiast chyba domyślnie wszystko to przesuniemy w lewo, czyli ramię przesunę, żeby nie stało tak, tylko tak. I jedną wędką będę łowił dalej przy wysepkach, a drugą gdzieś tutaj z otwartej wody, bo tu widać życie. A to dobrze, jak widać życie na wodzie. Tylko szkoda, że nie tu, gdzie łowię. Ostatni raz rzuciłem pod to drzewo. Tak, jeszcze testowo, zanim coś zmienię. Zobaczymy. Lewą wędką zacząłem już szukać. Rzucam, nie wiem, licząc na to, że chociaż jakaś obcierka się pojawi. Póki co nie ma obcierki. Co chyba świadczy o tym, że tych ryb w tej okolicy to tak nie bardzo. Poza tym jednym czymś, co chyba nie było braniem. Bo brania zwykle nie niszczą przyponów. Dam sobie jeszcze takie 15 minut, jeżeli nic się tutaj nie wydarzy, to chyba się przeniesiemy w tę lewą stronę i będziemy w ten sposób próbować łowić. O! Coś się wydarzyło. Jednak. Oj, to ładnie chodzi. Próbuję tam wejść w to drzewo, byle ją odciągnąć kawałek. Nie wiem, czy nie weszła. Ona jest daleko od tego drzewa. Więc oby nie. Spróbuję trochę mocniej. Jeszcze. O, rybę czuję, ale nie mogę jej wyjąć. Znaczy odsunąć stamtąd. Albo się tam tak zamurowała. No, zaraz coś pęknie. No to jest dobre 5-7 metrów od drzewa. Przecież tam chyba nie ma żadnej gałęzi. Jeszcze mocniej. Chyba, że to dwumetrowy słom i się nami nie przejmuje. Chociaż wiecie, mam pewną obawę, że tam leży jakaś urwana żyłka. Tak słychać nawet, jakbym wyciągał coś urwanego. Wiem, że GoPro tego nie odda. O. Dobra, chyba wyszło. Ryby to już tam raczej nie ma. No, nawet prawie na pewno. Oj, zobaczcie, znowu to samo. Ryba jeszcze jest, czuję ją. Albo to jest kaban nie do ruszenia i waży 50 kilo. Albo nie wiem, co się dzieje. Szczęki się już bardziej nie wygnie. Ha, potrzymam tak chwilę, bo ja tę rybę czuję. Zobaczymy, czy odejdzie. Ale mega dziwna akcja. I to druga z tego samego miejsca. I znowu nie czuję ryby. Co jest grane? Dobra, próbujemy jeszcze raz dosyć mocno. Nie chcę dać luzu, jak ona by tam przypadkiem jest. Co się dzieje? Nie miałem jeszcze takiego holu nigdy. Jeżeli by to był zaczep, to bym jej przecież nie podciągnął nawet kawałek. Dobra. Znowu poczułem, jakby wyszła i nie wyszła. I znowu jest opór, a ja to już przecież ściągnąłem kawałek. Czy ja tę rybę ciągnę z kawałkiem drzewa? Niesamowite. Musicie mi uwierzyć, że to jest jakieś 3-4 metry w prawo od tego drzewa. Chyba spróbuję jeszcze raz dosyć mocno. No w końcu coś się przetrze na pewno. Ani myśli wyjść. Może w ten sposób coś przeskoczy. Uch! A to już było blisko. To był zaczep na bank. Wyskoczyło pięknie z wody. Zaraz zobaczymy, co się stało. Podajnik na pewno był. Przyponu oczywiście nie ma. Ryby już też nie czułem przez chwilę. Dobre 2 minuty. Najgorsze, że ten zaczep, wiecie, tak sprężynował. Jakby tam był urwany zestaw, gruby. Dobrze się zaczyna ten dzień. Nie ma co. Ja sobie tam rzucę jeszcze samym podajnikiem i przejadę bardzo dokładnie po dnie, w miejscu, gdzie to było. Z ciekawości, czy to zaczepię jeszcze raz. O, no, postaram się tylko trochę lepiej rzucić. Rybka pewnie nie była duża. Po prostu od razu była w czymś. To było dosyć blisko, więc powinienem to złapać. I teraz bardzo powoli będę przeciągał szczytówką z ciekawości, czy coś złapię. Natomiast myślę, że
Wyglądało to tak, że gdzieś przy tym zwalonym drzewie jest urwana żyłka i ja to po prostu ściągnąłem jakieś, myślę, 7, 8, może 10 metrów. No i w pewnym momencie już to urwałem. Czy niestety urwałem swój przypon, a nie to, co bym chciał. No i pytanie, czy to drugi raz nie było to samo, co wcześniej, czyli ryba nie zapięła się na mój zestaw. O, jest zaczep. O, przeszedł. Przepuściło. Na żyłce było słychać takie pocieranie. I to jest to samo miejsce. Po prostu nie ma przyponu, nie ma co się zaczepić. Dobrze idzie. Nowy przypon. Co tu się stało? Żyłka się luzuje. Już, odkładamy. Zrób coś, rybo. O, tu coś mamy, ale małego. Z takiego rzutu dosyć daleko w lewą stronę. W lewo od wyspy. Ale to było coś malutkiego i też spadło. Co tu się dzieje dzisiaj? Jeżeli to była tych rozmiarów ryba, to wszystko. Nic więcej. Spróbuję jeszcze jednej rzeczy, zanim się przeniosę w lewo. Bo przy tym drzewie łowić, no to jest za duże ryzyko. Szkoda tych ryb. Raz się mogło zdarzyć, ale drugi raz. Nie, bez sensu. Prawą wędką pojedziemy dosyć daleko za wyspy, bo coś tam widzę. Przedobrzyłem chyba nawet, ale niech będzie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio było tak, żeby 3 na 3 brania, jakie by te brania nie były, ale były, zmarnował. To trochę nie idzie. Nie do wiary. Idziemy znaleźć coś na pocieszenie. Tylko trochę poluzuję kołowrotki, żeby nie było niespodzianki. Helenka na pocieszenie, bo to nie może tak być przecież. Ta spinka z lewej strony, obstawiam, płotka, mini leszczyk. Coś takiego, około 20 cm. Na oko, po tym jak tę rybę chwilę czułem. Natomiast z prawej strony, czy to były faktycznie brania? Pierwsze, myślę, że nie. Drugie, nie mam pojęcia, ale ta ryba była, no nie. A najgorsze, że tam leży jakaś żyłka, a ja zawsze w wędkarstwie mam takie szczęście, że jak leży jedna żyłka, to zawsze ją złapię. Popróbuję tutaj chwilę z nadzieją, że coś się odpali. A jeżeli nie, to tak jak mówiłem wcześniej, spróbuję przesunąć się zupełnie w lewą stronę. Coś próbuję z daleka pomiędzy wyspami. No nie będzie to tak mała ryba jak ta, która wcześniej uderzyła z lewej. No, może być ok. Ja czuję, jak ona jedzie po zaczepach. Co tu się dzieje? Holujemy do góry. Nawet wstanę. Używam haków z zadziorem, więc tutaj spinek być nie powinno. Jest to samo. Co jest? I to był strasznie dziwny hol. Znowu. Nie. Rezygnuję z tej strony. Nie działa to. Nie podoba mi się. No to może trochę wyjaśniać. Zobaczcie. Żyłka. Dowiązana plecionka. Jakimś chamskim węzłem bardzo, ale jest. To jest żyłka na oko. 0,40. Może 0,45. Albo po raz kolejny miałem nie swoją rybę i po prostu ta plecionka już tutaj pękła. Nie wiem, cuda się dzieją. Robimy zmianę i idziemy na lewą stronę. Tu na wprost i z prawej to nie fajnie jest, nie podoba mi się. Ale takiego początku to jeszcze chyba nigdy nie miałem. 3 spinki to się da zrozumieć, ale 4 to już jest jakaś granica. No w przypadku kosza nie jest to wyjątkowo skomplikowane, po prostu odwracam podpórki. Te i te. Przesuwam kawałek ramię. I w sumie to jestem gotowy. Szybko jeszcze poszukam jakiegoś miejsca, w którym chcę łowić. I próbujemy. Może się odratuję jeszcze z tego, jak nie idzie. Cała woda moja. Nikogo nie ma prawie. Więc można śmiało próbować. Coś znalazłem. Nawet 2 miejsca. Więc mam nadzieję, że będą działać. Oczywiście na klipach. Nie mamy wyspy, pod którą łatwo dorzucić. Mam nadzieję, że tam w końcu się będzie normalnie działo, a nie tak jak do tej pory. Spróbuję kawałek wcześniej, bo
był jakiś spław tutaj. Może akurat. 10 minut nie dotykam. Mam nadzieję, że koniec złej pasy na ten rok na przykład. I zacznie się to już normalnie dziać, jak powinno. Przy okazji tego dnia niczym z Archiwum X, minus 10% na wszystkie podajniki, lotki i foremki ARK, minus 20% na Zemexy, Metsui, wędki i szczytówki. I jak zawsze łączy się to z kodem rabatowym OKO, który daje kolejne 10% rabatu. Może uda mi się coś wyholować po tej krótkiej przerwie. Oj, jest. Żeby tylko nie spadła. Jak to będzie piąta spinka, to się poddaje. Kurczę, nawet ładnie chodzi. Nie, piąta spinka z rzędu i jadę do domu, nie? Nie może tak być. Wiadomo, że poprzednie to prawdopodobnie jakieś połudywane zestawy, zaczepy i trochę pecha. Chyba w trzecim rzucie na klipie w tamtym kierunku. I w końcu coś mamy. Ale idzie tak, tak wiecie, bez emocji trochę. Po prostu ją ściągam. Nie walczę, może dlatego, że nie ma zaczepu albo urwanego zestawu. Chodź rybko, daj się wyjąć. Daj się wyjąć. Nie. Przerwa. W końcu. Delikatnie, ale coś. Dajcie chociaż leszczyka. Może być leszczyk, wiecie, byle nie spadło. Jeżeli ta ryba wyjedzie, mam nadzieję, że wyjedzie, to może być i leszczyk. Tak mi to idzie leszczykowo, ale się nie powodzi dzisiaj. Jasny gwint. Leszczyk? Cóż my to mamy? Dobra, tego to jeszcze nie grali. On nie ma 20 cm. I normalnie wziął na małego waftersa. Nigdy nie zmówiłem takiego uroczego malucha. Glut to nie jest, kanapkowy to nie jest. Gościu, na paluszka rybnego byś się nie nadał. Także tego. Jak widać, biorą. Branie na cytrusa i pomarańczowego, małego. Słuchajcie, ja nie wiem, o co chodzi dzisiaj. Nie wiem, dlaczego tyle tych ryb mi spadło w taki dziwny sposób. Przy tym drzewie i tutaj o sprawę mamy dosyć prostą. Natomiast dwie pozostałe chyba no spaść nie powinny raczej. Może jakiś limit pH wyczerpałem na dzisiaj i będzie trochę lepiej. Podajnik nabijam peletem, czapeczka z metod miksu. Dosyć mocno wyciskam, bo całkiem mocno rzucam. O, czapeczka odleciała. Ups. Ale spadła mniej więcej tam, gdzie łowię lewą wędką, więc w sumie to prawie specjalnie sobie donęciłem. Oż ty. Chciałem drugi podajnik nabić, przerzucić. Mam wrażenie, że to będzie trochę większa ryba, bo też raczej ciężko będzie o mniejszą. Chociaż, no nie walczę. Nic a nic. O, przymurowała. Całkiem ciekawie się tak zatrzymuje momentami. Może. Coś jakkolwiek ciekawego. Ale nie mam formy dzisiaj. Kręci się pod nogami. Ta wędka przeszkadza. O, nie widziałem, co to było. To sobie wyrzucimy, żeby nie przeszkadzało. O, piękny karaś. Chodź, obejrzymy, co z wami nie tak, że się dzisiaj spinacie. Jednak nie wiem. Myślałem, że ma zniszczony pyszczek bardzo, ale nie ma. No nie potwór. Wiem, że są na tej wodzie sporo większe. Ale może w końcu coś się wkręca tam, gdzie łowię. I może się ruszymy, bo tendencja jest mocno wzrostowa. Następna ryba powinna mieć na moje oko ze 3 kilo, a następna to już 20. Idź sobie. Pójdziesz? Poszedł. Teraz to już z górki. O, jeszcze spław obok. Nie za dużej ryby, ale był. Może w końcu się tam coś wkręciło. I oczywiście sam ten początek i te wszystkie niepowodzenia i spod drzewa, i spod wyspy można by wyciąć i zapomnieć, udawać, że nie było. Natomiast ja uważam, że takie rzeczy warto pokazywać. Każdemu się zdarza, że nie idzie wszystko.
a może później się jakoś ciekawie odpije, bo bardzo szybko jest delikatne branie. Ale to mega delikatne. Za szybko. Tak jak teraz. Znowu nie wyszło. Ale najważniejsze, że zaczyna być widać jakiś ruch w wodzie. Szybka poprawka. Z nadzieją, że będzie działać dalej. Obcierka, czy takie branie delikatne? Obcierka, odpuściło. Strasznie dziwny dzień. Ja już byłem parę razy na tej wodzie, takich przygód jeszcze chyba nie miałem. Ale są obcierki, dobry znak, wpływają tam ryby. Albo gdzieś w okolicy, przynajmniej. Szarpnęło lewą wędką, w końcu coś, ale nic z tego. Albo te ryby dzisiaj tak delikatnie pobierają i przez to jest dużo spinek, pustych szarpnięć i tym podobnych. Albo, nie wiem, albo tak bywa. Dobrze, że nie jestem sam. Mam Helenę. To jest dobry dzień. Mam zaczep. O, puścił. O. Robi się lepszy ten dzień. Prawie ptaka trafiłem. Farciarz. O. Jest w końcu. O, ale była długa przerwa. Ładne branie i... I czemu ta ryba już tak nie chodzi? Ładne spławy zdarzają się przy tym zwalonym drzewie, ale... No nie chcę tam łowić z tej strony. Gdybym siedział tam w rogu, to można śmiało próbować. Ale tutaj chyba nie. Kurczę, takie ładne branie, a ryba tak ten? Nieładnie nas traktuje? Tak nic nie będzie robiła? Będziemy mieli leszczyka, karasia? Czy kolejnego potężnego karpia? Czuję karasia. No nie dzieje się dzisiaj. Ale to karaś, nic się nie dzieje. Ja nie wiem, czy coś jest nie tak z tym przyponem, ale to już trzeci dzisiaj. Wszystko okej chyba. Przypon jak przypon. Oczywiście, zanim wędka odbije na klipie, przenoszę ją w prawą stronę. Tak, żebym odkładając wędkę, nie przesunął podajnika. Mam pomysł, jak przełamać tę złą passę. Jedzenie. O, jeżeli to już nie pomoże dzisiaj, to nic może nie pomóc. Sałatka z tuńczykiem. Musi być. Smacznego. Oj. Właśnie przerzucałem. Trochę zmieniłem miejsce, mamy większą rybę na bank. Musi być większa. Nie wiem, jak ostrożnie już ją będę holował, żeby przypadkiem nie zeszła. Dla odmiany dzisiaj. Dzień dobry, kaczki. Przy okazji to poprawimy. Dobra. Przy okazji dopniemy, żeby nam nagle wędki nie porwało. Dobra, na razie się układa. No nie przypuszczam, żeby to był karaś. A jeżeli by był, to już musi być naprawdę duży. Zmiana taktyki polegała na tym, że tą lewą wędką zacząłem rzucać sporo, sporo dalej. Bo tutaj się nic nie działo. Jakieś pojedyncze szarpnięcia drobnicy. Nic więcej. Cokolwiek, żeby wymęczyć z tego dnia jednak. Większego niż 18 cm karpika. O. No nie karasiowo chodzi ta ryba. Myślę, że będzie karpik większy. Ciężko też będzie złowić mniejszego niż ten, który już był. No chodź. Taś. Musi być karpik. Tak jest, bach, jeszcze pełno łuski chyba. Chyba tak. Gościu, a byłbyś taki miły, żeby się nie spiąć? Dla odmiany? Dziękuję. Doceniam. Naprawdę. Wypiął się w podbieraku. Te ryby chyba bardzo słabo się zapinają dzisiaj. Rany, jaki on jest nerwowy. W wodzie się nie wyszalał, to tu nam będzie dawał w kość. Kulka wypadła. A ja chcę tylko wyjąć przypon, ale już narobiłeś. Nie fajnie. Może być. Taki ponad 2 kilo, może nawet pod 3. 20, ponad 4 dychy na pewno. Dziękuję, że nie spadłeś. W końcu jakaś dobra ryba. Chodź, idź sobie do domu. Zasuwaj, kolego. A jednak nie warto się poddawać, nawet jak nie idzie.
Ostatecznie przynajmniej jedna sensowna rybka już wydłubana. Nie dorzuciłem tam, gdzie wcześniej. Nie wiem czemu. Pewnie jestem w szoku, że złowiłem rybę i nie spadła. I natychmiast druga wędka. I to będzie dobra ryba. Czy tu jest klip? Jest, dobra. Zaraz go ściągniemy, chyba. A może nawet nie trzeba? Fajnie by było... Nie, trzeba. Poszła bardzo mocno w lewo. Nie odjechała daleko. Ja bym chciał tego klipa założyć. Z nadzieją, że rybka już nie będzie odjeżdżała. O, początek miała fajny. Biorąc pod uwagę, że mocno ciągnęła wędkę, a dodatkowo jechała w lewą stronę, a nie od nas, to początek dobry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Wychodzi na to, że te ryby po prostu są dalej ode mnie. Ja siedzę w bardzo fajnym miejscu, ale nie na tę porę. A ta ryba dalej płynie w tamtą stronę. Ale dla mnie to dobrze, bo nie zabrała drugiego zestawu. Nie? Nie zabrała. Więc ten hol powinien być dosyć spokojny. Wiecie, że teraz... Zeszła. Właśnie chciałem wam powiedzieć, że wiecie, że teraz przy każdym holu się boję, że mi ryba spadnie. Nie wiem, nie rozumiem tego dnia. Nie ma kulki i tyle. Wszystko inne jest. O! Pranie? Pranie. No fajnie, że jest dużo prań. Ale nie wychodzi coś dzisiaj. Ale to będzie mała ryba teraz. Chyba, że spadnie, wiecie. Nie wiem, o co chodzi. Poważnie, nie mam pojęcia. Wszystko mi spada i to większość ryb dosyć szybko. Założę zupełnie inne haki i spróbujemy w ten sposób. Na mojej niegdyś ulubionej wodzie PZW były takie okresy w ciągu roku i był to sierpień i wrzesień zazwyczaj, w którym wszystko spadało. Łącznie z karpiowymi, wielkimi hakami. Większość ryb po prostu spadała. Robiły jakieś dziwne fikołki w wodzie i spadały, nic więcej. Chyba nikt nie znalazł na to sposobu, a tu też nie ma waftersa. Było to coś, z czym trzeba było się pogodzić. Nawet najbardziej wygięty hak, jaki istniał, nie pomagał. Nie mam pojęcia, czy dzisiaj jest tak na tej wodzie, że po prostu wszystko musi spaść. Czy ja robię coś bardzo źle i nie wiem co. Ale ewidentnie coś tutaj nie gra. Lewa wędka cały czas pracuje. Akurat przestała, bo odpaliłem kamerę, wiadomo. Natomiast regularnie, delikatnie się przegina, odpuszcza, przegina, odpuszcza. Wygląda to na obcierki, których jest strasznie dużo. Czemu nie biorą? Już się nie przegnie, nie? Godzina 11:27. Było tych brań trochę, chociaż ja się cały czas zastanawiam, czy to aby na pewno są brania, czy może ta duża ilość spinek wynika z tego, że gdzieś tutaj pływa jakaś ryba z urwanym zestawem. Uznałem, że w końcu to sprawdzę. No właściwie to chciałem przerzucić. A tam jest ryba, znaczy była, i ona jest w zaczepie. O, zeszła. Oczywiście wszystko, razem z rybą. Ja sobie zdaję sprawę, że nie zawsze może dobrze iść, ale dzisiaj to już są jakieś przekroczone granice. A ja teraz dopiero widzę, jak coś płynie przy powierzchni, tam, i za nim się ciągnie taka duża smuga. Ciekawe. Coś czuję, że będziemy kasować z pamięci ten dzień. Jako nie najbardziej na świecie udany. Zaczynam brać pod uwagę, że to nie jest mój dzień. Zdarzało się chyba lepsze. I to jest prawdziwe branie. Znaczy wiem, akurat się nie nagrało. Chyba. I obstawiam, że z tą rybą się powinno udać. Bo może widzicie, tam na wprost płynie to coś, za czym ciągnie się smuga. Coś jakby urwany zestaw. I ta ryba wygląda, jakby nie mogła zejść niżej i pływa przy powierzchni. Nie wiem, jaka to jest ryba, jestem za nisko, żeby ją zobaczyć. Pływa dosyć szybko i pływa tutaj od prawej do lewej. I może większość z tych brań to nie były brania,
tylko łapałem tę rybę za jakiś urwany zestaw. Zobaczcie, ona płynie na nas i się nie boi, a ja sobie splątałem zestawy. Czy mam drugi? Oj, 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 oj. Dobra, poluzowałem kołowrotek. Żebym chociaż jedną z tych ryb wyjął. Ten mój zaczepowy ryb jest tu. Tu ładnie jedzie. I to są dwie fajne ryby. Gdzie ona pojechała? Gdzieś daleko. No, chodź, chodź, chodź. Cóż tu mamy takiego walecznego? Pełnouski karpik. Dobra, jest. I co teraz robimy? Czy najpierw holować? Przynajmniej zobaczymy, jaka duża to jest ryba. Sporawa. Co tu zrobić? Spadła. No, ale ta jest wytłumaczona, bo jednak dosyć długo czekała. Ja nie pamiętam takiego dnia. Wiecie, ja już trochę wędkuję. Może nie za długo, jakieś 20 lat z haczykiem. Ale nie pamiętam takich akcji nigdy. Już, już, kolego. Nerwowy. Bardzo nerwowy kolega się zrobił, ale dopiero tutaj. Kurczę, jeszcze zaplątałeś wszystko, ty zły karpiu, ty. Dobra, muszę go wypuścić z rąk. Mam nadzieję, że go doniosę bezpiecznie. Bo tam się tak wszystko poplątało przez ciebie, zawodniku. Nieładnie. Glutek jak glutek. Niech idzie. Tylko tutaj jest płytko. Pójdziesz kawałek dalej. Co za dzień. A zupełnie nic się nie działo z dobre 20, może 30 minut. I jak brania, to oczywiście dwa jednocześnie. Chciałbym powiedzieć, że właśnie miałem branie. Trochę korzystałem ze słońca, zdjąłem kamerę. Widzicie ten ślad na wodzie? Mam nadzieję, że widzicie. Ryby oczywiście nie ma. Natychmiast się ześlizgnęło to coś, czym ta ryba zaczepia. Najgorsze dla tej ryby, chyba, o teraz jest tam, że pływa w takim tempie, że już może nie napływać się za długo. Nawet podajnikiem jej nie spłoszyłem, nie zanurkowała, zawróciła i nic więcej. Nawet mam trochę nadzieję, że za którymś razem ją zaczepię faktycznie, skutecznie i uda mi się ją wyjąć i odhaczyć. Nie ma możliwości, że ona pływa z samą urwaną żyłką, tylko na pewno z jakimś ciężarkiem, podajnikiem, z czymś na końcu. Czymś, co gdzieś po drodze zaczepia zestawy. Coś próbuje delikatnie. Ciekawe, czy to jest to samo. No, zobaczmy. O, widzę ją. Ale to chyba nie była ona, bo nie zdążyła dopłynąć. Jak tę bidulkę wyciągnąć? No, mam nadzieję, że jeżeli mnie się nie uda, to była ona. I to jest kropka w kropkę za każdym razem. To samo. Niesamowite. Może ją widzicie? A jest niedaleko. Jakoś musiała zahaczyć. Z całą pewnością łatwiej by to było zrobić spinningiem na jakichś kotwicach mocnych, dużych. Ale nie ma. To nie ma. Czekając na jakiekolwiek normalne branie, bo tej pływającej przy powierzchni ryby nie widać. Gdzieś mi zniknęła z oczu. Gdzieś tu coś znalazłem. Tylko już nie widzę. O, o! O, tego wcześniej nie widziałem. Złamana szczytówka. Dobrze, gdzie jak nie w krzaki, ale nie o to chodziło. O, właśnie. Przypon. Był waftersik, o, były robaki na haku. No, gdzie jak nie w krzaki, wiadomo. Wezmę do wyrzucenia jedno i drugie. Chociaż nie powiem, mam nadzieję, że jakąś rybkę uda się jeszcze wywalczyć, bo gdyby podsumować brania, nawet te fałszywe, było tego sporo, ale ryb na brzegu, no nie bardzo. Widzę tę rybę i zobaczymy, czy znowu zaczepi o mój zestaw. Płynie w tamtą stronę. No pewnie, że tak. Niesamowite. Biedna ryba. Może uda się ją wyjąć, ale... O nie. Teraz natychmiast chyba spadła, a tu chyba wisi w ogóle coś malutkiego. Ale to malutkie, że malutkie. Oczywiście postaram się komuś, kto będzie miał szansę to wyjąć, przekazać informację o tym. Co to jest? No, myślałem, że mniejszego karpika już nie złowię. Jest jeszcze mniejszy niż tamten.
Nie do wiary, a jaki pokaleczony. Były jakieś pojedyncze ruchy szczotówki wcześniej. Nawet nie przejąłem się tym za bardzo. A tam czekał na nas taki potwór. Zasuwa i rośnie duży. Chyba dwa ostatnie rzuty, chyba że nas coś zaskoczy, jakaś potężna ryba. Jakieś rekordy dzisiaj pobiłem. Na pewno nigdy w życiu nie złowiłem dwóch takich małych karpi. Urocze maluchy. Gdzie jest ta moja urwana ryba? Znaczy nie moja urwana, ale ta, która pływa z zestawem. Nie widzę. Mam nadzieję, że to nie ona tym razem. I że to się dobrze skończy jeszcze jakąś sensowną rybą. No nie, nie. Nie skończy. O, teraz ją widzę tam. No przykra sprawa, że to tak wyglądało dzisiaj. Mam nadzieję, że rybkę uda się odłowić, bezpiecznie wypiąć za którymś razem. Natomiast widać, no te brania są wszystkie bardzo płynne, delikatne. Nie ma takich uderzeń na szczytówkę, wiecie, takich pół-pół. To się po prostu zgina, odjeżdża, koniec zabawy. Nie można powiedzieć, żebym cię jakoś wyjątkowo dobrze połowił, albo chyba w ogóle, żebym połowił. Chociaż jakieś rybki udało się złowić. Myślę, że ten dzień trzeba skasować z pamięci i żyć dalej. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie i do następnego filmu.